Dzień dobry Państwu. A ja mogę takie coś? Kurczę, co ja mam. Dowiedziałem się od widzu z telewizji, internetu, że Putin miał atakować Ukrainę 16. No właśnie. Tego miesiąca. Zachowuje się jak pajac. Później... Że w piątek. 16. ta data. I nie zaatakował. Teraz ma atakować ten piątek. Nie wiadomo, czy zaatakuje, a później kiedy? Pod koniec maja. Albo 15 maja. A ja właśnie słyszałem, że niby w maju, majówka będzie, ale ogólnie dlaczego człowieku takie... wojskowe i po prostu przyjdźcie, podajcie sobie dłoń i żebyście się ogólnie kłócili, bo po co mają ludzie ginąć? Zastanów się. Dobrze Wojciech powiedział. Ja tylko dodam. Putinie, jeżeli masz atakować, to weźcie się za łby, powijcie się. Może, a ja proponuję Putin, wiesz co? Weź powij się pierwszy, ty Putin, z prezydentem Ukrainy. Weźcie się za łby, pierdzielicie sobie łbami o łeb. Jak barany, no i podajcie sobie później łapy. Kopyta. I będziecie spokojnie żyli, bo i ten będzie rozbity, i ten będzie łeb miał rozbity. Będzie walka taka, że po prostu będzie niewygrana za bardzo, podejdziecie, no przepraszam, taki, że tak ci ogółem się stało, niepotrzebnie to ogółem, my to robimy i po prostu trzeba się w jakiś sposób się pogodzić i współpracować razem. Rozmawiać, a nie ogółem kłócić się i szykować się do wojny. To jest bez sensu, cholera jasna. Lepiej zaprosić Putina. No właśnie, panie Krzyśku, Putin nie chce tej wojny rozpętać, tylko się skarży wiecznie, coś mu nie pasuje, że coś mu tego. Bo się dowiedziałem, że Putin rzucił takie hasełko na całego światu, wywiózł całą wszystko rodzinę. Wszystko by chciał mieć, a mu się to nie wychodzi. I już. Tak właśnie. Wywiózł rodzinę. Tak wygląda. Wszystko chciał mieć, Wojtek. Ale Rosję. Tyle ludzi na świecie, ludzie pracują, zarabiają i mają coś z tego, a ty chciałbyś to wszystko przywłaszczyć do siebie. Jesteś bogatą osobą, po prostu zastanów się, jesteś też starszą osobą i po prostu szanuj swoje zdrowie, bo po prostu lata ci się skończą i po prostu ludzie pomachają ale ci ręce. Ale Krzysiek taki jest? Nie, no Krzysiek... Nie Krzysiek, ja mówię o Putinie. A ja myślałem, że o Krzyśku mówisz. Nie. Nie no, Putin, tak, oczywiście, że on by chciał wszystko sobie przywłaszczyć i tego, i nawet Krzyśka. Rządzić. On chciałby. A nawet ciebie. Całym światem chciałby rządzić. Wszystkich. No. I jemu się nie udaje to zrobić. Ale weź, Krzysiu, powiedz, co byś zrobił, żeby ciebie Putin zabrał do siebie? Ja do Putina nie pojadę całkowicie, bo to dla mnie jest wróg. Wróć ludzkości, on tak samo jest jak... Ja, ale czekamy. On jest tak samo jak Brezhnev był kiedyś nazywany na Brezhneva manekin. Bo już nie mógł chodzić, nie mógł krąg podnosić, to nazywali manekin. Przyjechał Brezhnev do nas i w teatrze był, to zaczepili sznureczki, było pokazywane telewizorze. Jak podnosili rękami ręce
Breżniewa, a żeby pomagać do ludzi, to tam jeden sobie mówi tak. Prawą. Lewą. Jakby dawał znak do samochodów jazdy. Prawa. Lewa. To było dla mnie śmiech. Tak samo i Putin dożywa swojej starości. To samo chyba chce zrobić dla siebie, jak Breżniew. I bardzo możliwe. I powiem, że swoją rodzinę wywiózł poza Rosję. Szepnął hasło niepotrzebne, wariackie, że on się rozwodzi. On się żoną się nie rozwiedzie się. Był żonaty i będzie. Do śmierci. Ale on wziął swoją sekretarkę. Dogadał się. Że ty będziesz moją żoną. A może sekretarkę dyma? I? Kto to wie? I? Będziesz moją żoną. Będziesz moją żoną. Tylko nic nie gadaj, ja ci będę płacić i tak dalej. Pieniążki. Dobra. No. Sekretarka się zgodziła. Wiesz, i co? Zgodziłeś się na to i ci powiem, Andrzej, że taki plan dla jego się nie uda. A on myśli, o, ja już będę w raju, ale nie w takim jestem w raju. Że raj nie ociągnie. Z tego powodu, że on nie ma rozumu, bo już rozum jego wyparował, jak powiem, jak z parownika. Gaz. Albo jak lokomotywy parę. O, ja powiem, mózg zrobił się u Putina tak jak ten orzech. Cholera jasna. To nie orzech. Oho. No, i to ładnie powiedziane. I no. Powiem, właśnie. Że... Taki już on mało ma rozumu w głowie, więc część głupoty sieje, Putin. I proszę się nie słuchać, cały świat, bo on chce zbuntować was, żeby wy nie widzieliście, kiedy on może uderzyć. Jak was zbuntuje, to wy między sobą będziecie bojować, ja tak jak przy sobie, gdzie dwóch wojuje, a trzeci korzysta. Nie, a oni tak inaczej. Mówią, oni tak mówią, on tak mówi to, że on po prostu, on sobie nie wyobraża, że w ogóle my jesteśmy przygotowani na tą akcję. A ja powiem dla was tak, on myśli tak, że cały świat będzie bojował ze sobą, a on wtedy pierdyknie. Nie zniszczy całego świata. Atom. Tak jest, cholera. Że pierdyknie atom i że jemu się uda. Zabrać Ukrainę, Łotwę, Białoruś i resztę. Tak jak kiedyś byli. Ale panie Krzysztofie, to chce zrobić najmniej państwo, żeby to, byli. To nie chodzi o tego, o Ukrainę czy o Białoruś. Tylko chodzi. Tylko alkohol. Chodzi, nie. Ten państwa, chodzi. Ale Andrzej, daj mi kończyć. Dobrze, tak? Ten państwa, on chce zabrać z powrotem. A jak był Związek Radziecki. No kiedyś. I myśli tak, o, to będą moje republiki. No właśnie. Nie państwa, tylko panie... republiki będą. Krzysiek, tak samo jak kiedyś Krzysiek, było. Ale jaki monopol? Jeśli ty nie chcesz... Nie monopol, tylko republika. Jeśli ty nie chcesz postawić flaszki. Panie, tutaj historia się dzieje, a panu flaszka w głowie, panie. No przedtem tu, nie. Andrzeju, a ja nie gadajmy o flaszkach, nie gadajmy o tym, bo ty umiesz tylko... O flaszkę gadać. Wiesz, to by mało to. Bo mogę kiedy pojechać. Po to ja mogę pojechać. Co, ja? Ja do Putina mam jechać? A co, nie? Po wódkę? A po co? Ty szalony? To nie my ciebie do pociągu pojedziesz. No. Na zarów pojedziesz. O, ja będę jechał na tego, do ruskich tego, żeby Putin dał flaszkę wódki. A tam tobie garełki dadzą pod ostatkiem. Wiesz? Tak? Tak. Że napiję cię ojojoj. Na pewno? Na pewno. A ja słyszałem, że na pewno kibel złoty. I powiem,
Tobie? Nie, to naprawdę. I dla was wszystkich, kochani moi. Dobra, Majaru, jutro jedziemy do Putina. Po latarinę, nie będzie tędy drogi. Ja nie wybieram się, pierdolę. On, co? Nie myślisz, że pierdolę. Osiągnie cały świat, bo za mały jesteś, Putinie. Za mały jesteś. Podjadałeś wszystkie rozumy, ale te rozumy jeszcze nie zjadłeś. Myślisz, że o ja najważniejszy na cały świat. Nie. Jest ważniejsze państwa Ameryka, Anglia, Francja, Niemcy, Polska, inne jeszcze państwa, którzy należą do... Nigeria. Co? Nigeria. Jeszcze inne, powiedziałem, inne państwa i te państwa, które należą do Unii Europejskiej, mogą Rosję tak zaatakować, niespodziewanie, że Rosja będzie rozwalona. Na kawałki. Na kawałki będzie. Że tak jak Moskwa będzie cholera jasno, podzielona i okruszynki tylko będą kruszynki tak podzielone, będą latały, czyli będzie Moskwy, czy jakby nie było, ale Moskwa będzie tylko kawałeczek. Czy jak, dlatego jak, będzie jakby kawałeczek, nie było, to Putin będzie rozwalony. Państwa unijne nie pozwolą, ażeby coś takiego Putin zrobił. No to niestety, już nie ma po co jechać. Powódkę do Putina. Właśnie. Tu można zarobić, tu można kupić. No w sumie tak. No. Ja zarabiam, ja wódki nie kupuję. I jestem z tego zadowolony. O masz.